witajcie na naszym kanale, niestety po dłuższej przerwie. Mamy nadzieję, że wracamy już do regularnego trybu wypuszczania dla Was odcinków, ale pod naszą nieobecność nie próżnowaliśmy. Do naszej powagowanej rodziny dołączył nowy członek. Jest to Audi A4 B6, ale co najważniejsze jest to, co znajduje się pod maską. Legendarna jednostka benzynowa 1.8 Turbo z grupy Volkswagena. Legendarna z tego względu, że była stosowana w bardzo wielu modelach, jest bardzo podatna na modyfikacje i podniesienie mocy oraz jest stosunkowo bezawaryjna. Także można powiedzieć, że nasz kanał wchodzi na nowy etap. W końcu jest jednostka benzynowa i to jest jednostka benzynowa, o której często dopominaliście się w komentarzach, więc możecie się spodziewać kolejnych odcinków podobnych, tak jak z dieslami, tym razem już na silnikach benzynowych, a Wy oczywiście dawajcie nam znać o znanych Wam modyfikacjach, o znanych Wam jakichś sztuczkach związanych z tym motorem. Może macie jakieś konkretne awarie, jakieś konkretne naprawy, które chcielibyście zobaczyć. My tymi tematami będziemy się starać w miarę możliwości czasowych, warsztatowych i tak dalej zajmować. No tak, żebyście oglądali na naszym kanale dokładnie taki content, jakiego sobie tego życzycie. Dwa słowa o tym konkretnym egzemplarzu. Audi A4 B6, 2003 rocznik, silnik 1.8 turbo, oznaczenie BFB. W serii 163 konie, tutaj na pewno tych koni jest więcej. Będziemy się starać doprowadzić do odcinka, gdzie na hamowni będziemy mogli zmierzyć dokładną moc tej jednostki, a z biegiem czasu i z biegiem odcinków na kanale będziemy odkrywać, jakie modyfikacje w tym silniku zostały poczynione przez poprzednich właścicieli. Jako, że jest to taka moje małe oczko w głowie, będziemy na kanale przedstawiać wszystkie naprawy, wszystkie rzeczy eksploatacyjne związane z utrzymaniem tego silnika. Jest to silnik świeżo zagazowany, więc też możecie się spodziewać odcinka na temat współpracy gazu z jednostkami 1.8 turbo. W najbliższym czasie możecie się spodziewać na naszym kanale prezentacji modelu Audi A4. Odcinek podobny do tych, które były przy okazji innych modeli z koncernu WAG. Najważniejsza informacja jednak jest taka, że wracamy. Postaramy się regularnie, już w regularnym trybie wypuszczać dla Was kolejne odcinki. Postaramy się więcej takich przerw nie robić, ale jakby to są względy niezależne od nas. A na chwilę obecną to tyle. Do zobaczenia w najbliższym odcinku. Cześć!